PlayStation 4 jest już z nami od 2013 roku, w tym czasie ukazało się wiele różnych wersji limitowanych tego sprzętu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o 5 najrzadszych wersjach sprzętu Sony. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, gdyż tylko 16% z Was wsparło mnie w ten sposób. Zaczynamy! Jedną z edycji, która to jest zaliczana do najrzadszych, jest ta oficjalnie dostępna tylko w Japonii wersja z gry Final Fantasy Type-Zero. Ta czerwono-czarna fatka naprawdę trafia w mój gust. Zestaw zawierał limitowaną konsolę o pojemności 1 TB, unikalny kontroler w podobnym malowaniu, grę oraz okablowanie. Konsola swoją premierę miała 19 marca 2015 roku i naprawdę żałuję, że oficjalnie nie ukazała się ona w Europie. Kolejna wersja, która podobnie jak poprzedniczka dostępna była tylko w Japonii, jest edycja z gry Dragon Quest Heroes. Konsola ukazała się na rynku 11 grudnia 2014 roku. W zestawie zawierała się oczywiście limitowana konsola w wersji FAT z dyskiem 1 TB, specjalny kontroler, kod na grę Dragon Quest Heroes, okablowanie oraz coś zaskakującego, a mianowicie osłona na port USB w formie gluta. Ta wersja akurat niespecjalnie przypadła mi do gustu, więc myślę, że możemy udać się do kolejnej pozycji. A będzie to jedyna PS4 Pro w tym zestawieniu. A chodzi oczywiście o wersję z okazji 500 milionów sprzedanych egzemplarzy. Ta wersja charakteryzuje się w pełni przeźroczystą obudową w niebieskim odcieniu, kontroler jest wykonany z tego samego materiału, dopasowane do tego stylu zostały również kamerka oraz zestaw słuchawkowy. Wyróżniającym elementem jest również mała płytka z unikalnym numerem konsoli, gdyż takich wersji powstało tylko 50 tysięcy. I pora znów wrócić do fatki, a tym razem porozmawiamy sobie o innej jubileuszowej edycji, mianowicie edycji z okazji 20-lecia marki, czyli chyba najbardziej pożądana edycja przez fanów PlayStation. W zestawie znajdowała się konsola z dyskiem o pojemności 500 giga. Oczywiście wszystkie elementy były malowane i wzorowane na pierwszym PlayStation. Oprócz tego mogliśmy znaleźć pada, kamerkę, podstawkę oraz zestaw słuchawkowy. Oczywiście okablowanie też było dodane. Takiej konsoli powstało tylko 12 300 sztuk, a liczba ta nie jest przypadkowa, bowiem wzięła się ona od daty premiery pierwszego PlayStation w Japonii, czyli 3 grudnia 1994 roku. No i na samym końcu najrzadsza z nich, czyli konsola, która dostępna była tylko na amerykańskim rynku, a jest z nią Taco Bell Limited Edition. Wyprodukowana w nakładzie tylko 6,5 tysiąca sztuk fatka z dyskiem o pojemności 500 giga, którą można było wygrać kupując żarcie w Taco Bell, a następnie wysyłając SMS-a. Cała akcja promocyjna trwała niecałe 2 miesiące, a konsola nigdy nie trafiła do normalnej sprzedaży. W zestawie była czarno-złota wersja konsoli, złoty pad, kod na grę Uncharted, roczna subskrypcja PlayStation Plus, zestaw słuchawkowy oraz okablowanie. Jak widzicie, warto jeść w fast foodach. No i to tyle w tym materiale. Dajcie znać koniecznie, którą wersję najchętniej byście przygarnęli. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę oraz subiku. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki i na razie.